Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tradycyjnie na początku tego odcinka pragnę serdecznie podziękować patronom i patronkom w serwisie Patronite. Dzisiaj raport z frontu i informacje poza frontem. Marek Kozubel po drugiej stronie, kłaniam się nisko. Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Zachęcam na początku też do odsłuchania poprzedniej rozmowy z doktorem Piotrem Oleksem na temat sytuacji w Naddniestrzu. Wtedy zastanawialiśmy się, czy Naddniestrze zaapeluje do Rosji w sprawie wsparcia. Finalnie tak się stało. Zwróciła się chyba do Rosji ronę. No tak, tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z tym zwróceniem się do Rosji. Jutro Putin ma robić jakieś przemówienie. Niektórzy uważają, że właśnie kwestia Naddniestrza zostanie tam poruszona. No i oczywiście poprzez to powstaje pytanie, no Naddniestrze to jest de jure, czyli pod względem prawnym część Mołdawii, prawda? Więc teraz pytanie, jakie to będzie miało skutki dla Mołdawian, czy dojdzie tutaj do jakiegoś wybuchu wojny albo do jakichś innych nieciekawych sytuacji. No Mołdawianom może się teraz wydawać, że powtarza się w ich przypadku to, co miało miejsce 2 lata temu w przypadku Ukrainy, prawda? Kiedy nagle Władimir Putin uznał te dwie pseudorepubliki na Donbasie, stworzone tak naprawdę przez Rosjan, no w zasadzie to były struktury okupacyjne tak naprawdę, tylko że pod fałszywą flagą, ale że on je tutaj uznaje jako niepodległe, no i dlatego wkracza w ich obronie na terytorium Ukrainy. Czy będzie teraz tak samo? No oczywiście, że nie. Zauważmy, że Naddniestrze od Rosji oddziela terytorium państwa ukraińskiego. I Naddniestrze było rozpatrywane jako taki, powiedzmy, punkt zagrożenia i dla Mołdawian, i dla Ukrainy w czasie, kiedy uważano, że Rosjanie mają szansę dojść do Odessy. Także wtedy rzeczywiście Mołdawianie mogliby się czuć zagrożeni, a z drugiej strony Rosjanie mogliby wykorzystać właśnie Naddniestrze jako taki też punkt do tego, punkt wyjścia do takiego, można powiedzieć, ciosu w plecy dla wojsk ukraińskich, które mogłyby bronić właśnie rejonu Odessy. Tak się jednak nie stało. Z drugiej strony trzeba też tak na spokojnie spojrzeć na faktyczną wartość bojową tych sił, które się znajdują w Naddniestrzu. I mowa tutaj i o tym rosyjskim kontyngencie, który się tam znajduje, ale również i na te siły zbrojne, tak zwane siły zbrojne Republiki Naddniestrza. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że obie te grupy no mają na wyposażeniu przede wszystkim przestarzały sprzęt. De facto Naddniestrze znajduje się w takiej pełnej blokadzie od 2 lat. Kolejny problem jest taki, że nie wiemy, czy te stosunkowo no, nieliczne siły miałyby dość zaopatrzenia do toczenia jakichś długotrwałych działań wojennych. Ba, jeżeli powiedzmy te oddziały ruszą z jakiegoś powodu w kierunku Kiszyniowa, to też nie wiadomo, jak na przykład nie zachowają się Rumuni. To jest też tutaj bardzo ciekawe. W końcu też nic by wtedy nie stało na przeszkodzie, gdyby oczywiście Kiszyniów się poczuł zagrożony, żeby się zwrócić do Ukrainy o pomoc. Tym bardziej, że pamiętajmy, że wiosną 22 roku, już po zwycięstwie w bitwie o Kijów, czy tudzież no, w całej bitwie o północną Ukrainę, Kijów zaczął wyrażać pewne zainteresowanie interwencją w Naddniestrzu i miał ku temu tak na dobrą sprawę 2 powody. Pierwszym powodem była chęć likwidacji potencjalnego zagrożenia dla obwodu odeskiego. Co prawda nie było to duże zagrożenie, ale jednak, prawda? A drugi powód był też ciekawy. Otóż część ukraińskich ekspertów i wojskowych uważała i być może nadal uważa, że w Naddniestrzu znajdują się bardzo ogromne składy amunicji. Amunicji do różnych systemów broni post
sowieckiej. Mowa tutaj o czołgach, ale przede wszystkim o artylerii. I właśnie ta amunicja artyleryjska najmocniej Ukraińców interesowała. Przy czym niektórzy też eksperci, przy czym też również i z naszego podwórka, bardzo tak obiektywnie i słusznie sprowadzali te marzenia o wielkich skarbach amunicyjnych na po prostu ziemię. Nie chodzi o to, że nam zupełnie nie ma amunicji, ale rzecz w tym, że może być jej mniej niż nam się wydaje, a spora część tego, co jest, może po prostu się już nie nadawać do użytku albo stanowić większe zagrożenie dla potencjalnego użytkownika. Więc pytanie, czy miałoby to wszystko sens? Przy czym oczywiście interwencja ukraińska była niemożliwa bez zgody po prostu władz mołdawskich. Te się na to nie godziły, wolały mieć po prostu święty spokój. Dlaczego teraz znowu wyszło takie trochę zaniepokojenie kwestią Naddniestrza? Bo od początku tego roku władze w Mołdawii troszeczkę przykręciły Naddniestrzaną, że tak to ujmę, śrubę, jeżeli chodzi o cła. To im się nie spodobało. Dotychczas Naddniestrze dosyć dobrze sobie żyło. Przypomnijmy też o jeszcze jednej rzeczy. Naddniestrze to jest po prostu jeden wielki hub kontrabandowy pomiędzy Ukrainą a Mołdawią i to, no, w sumie to też trzeba brać mocno pod uwagę. Oni też na tym sobie zarabiali. No i teraz po prostu polityka Kiszyniowa zaczyna tutaj troszeczkę zatruwać życie finansowe władzom tego terenu okupowanego. Więc niewykluczone, że to jest po prostu troszeczkę straszenie, machanie szabelką. Być może też Rosjanie próbują wykorzystać to okienko, które ich zdaniem teraz im sprzyja, które wykorzystują teraz podczas również wojny przeciwko Ukrainie. Być może też właśnie próbują tworzyć jakiś kolejny nowy punkt zapalny. A może są tak pewni siebie na tyle, że może rzeczywiście planują jakąś bardziej poważną operację agresywną. Może właśnie naprawdę uwierzyli w to, że będą w stanie znowu dojść do Odessa. Przypomnijmy, że Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że Kijów i Odessa nadal znajdują się na celowniku Federacji Rosyjskiej. Także no. Musimy tutaj najlepiej podejść do tego na razie na spokojnie. To jest inna sytuacja niż miała miejsce 2 lata temu. To jest zupełnie inny poziom zagrożenia. No i też ujmijmy to tak, no te zagrożenie to nie jest to samo, co powiedzmy około 200 tysięcy rosyjskich żołnierzy wzdłuż granicy z Ukrainą 2 lata temu. To naprawdę coś zupełnie innego. Choć może oczywiście z perspektywy Mołdawian może się to wydawać czymś innym, no ale trzeba pamiętać, że władze Naddniestrza już kilka razy groziły podobnymi właśnie działaniami, typu zwracamy się do Moskwy, żeby się nami zaopiekowali. Także no, myślę, że na razie warto po prostu podejść do tego na spokojnie. Podpowiedz mi w takim razie jeszcze o sytuacji na froncie, jak wygląda dalsze kroki wojsk rosyjskich za Awdijewką. No Rosjanie za Awdijewką nadal utrzymują inicjatywę, zajmują pomału kolejne skrawki terenu. No i przede wszystkim próbują napierać na tą linię obrony, którą Ukraińcy sobie teraz formują od wsi Berdyczi przez Orliwkę dalej na południe aż do Toneńkiego. Przy czym może to być jak najbardziej na razie taka pozycja tymczasowa do obrony, bardziej służąca opóźnieniu marszu Rosjan, bo pamiętajmy, że no bardzo wątpliwe jest to, aby tak blisko frontu, nawet wtedy, gdy jeszcze Awdijewka się broniła, aby tam można było stworzyć w warunkach bojowych solidną linię obrony, obejmującą również betonowe umocnienia. Pamiętajmy, w jakim oddaleniu od linii frontu Rosjanie budowali ten pierwszy szereg umocnień, tych głównych umocnień w linii Surowikina, bo tak mówimy w pewnym takim uproszczeniu, że ona ma takie swoje 3 linie, prawda? A to są tak na dobrą sprawę 3 pasy umocnień i przed tymi pasami był jeszcze tak zwany pas przesłaniania. A tutaj Ukraińcy no, pomiędzy frontem, jaki biegł pod Awdijewką, a
no, do tego terenu, gdzie są Berdyczi, Orliwka i Toneńkie, no tam po prostu ten pas przesłaniania był dużo krótszy. A co za tym idzie, potencjalne większe prace budowlane, no po prostu spotkałyby się z szybką reakcją artylerii, lotnictwa, a być może nawet i dronów FPV. One też byłyby w stanie dolecieć w tamto miejsce. Dlatego te bardziej solidne umocnienia, jeżeli już, no to będą budowane w pewnym oddaleniu od obecnej linii frontu. Kolejna też jest kwestia taka, że Ukraińcy będą musieli zdecydowanie inaczej zorganizować sobie budowę tych umocnień. I nie chodzi tutaj o to, w jaki sposób one będą budowane, to znaczy jaki będzie, powiedzmy, ich kształt i tym podobne, jaka lokalizacja będzie wybierana do ich ustawienia. Chodzi bardziej o zarządzanie, po pierwsze, wyborem miejsca do umocnienia, a po drugie, organizacją tych prac. Kto to ma robić, jakich będzie do tego potrzebować materiałów. I tutaj z jednej strony nie obędzie się bez wsparcia władz cywilnych, nie tylko samorządowych, ale również administracji rządowej, samego rządu. Dalej, będą na pewno potrzebne zmiany, jeżeli chodzi o samo wojsko ukraińskie. No to raczej nie powinno wyglądać tak, jak to jest teraz, gdzie jeden z ukraińskich żołnierzy służących w pułku inżynieryjnym, no po prostu wskazał na to, że po pierwsze, nie mają dość zasobów do budowania takich solidnych umocnień z betonem, to wliczając, a druga kwestia też jest taka, że po prostu dowódcy poszczególnych brygad wskazują na miejsca, które chcą umocnić, i każdy robi to wedle własnego uznania i brakuje na tym jakiegoś takiego bardziej operacyjnego spojrzenia z góry. To po prostu czyni problemy. A u Rosjan to było po prostu sposób robione scentralizowany, prawda? Miało to swoje wady, ale też i miało kupę zalet. Bo może nie zawsze zbudowano te umocnienia w miejscach odpowiednich, tak jakby to powiedzieć, patrząc z punktu widzenia mapy, prawda? Na przykład Igor Girkin, o którym niedawno chodziły takie plotki, że rzekomo powiesił się w więzieniu, on swego czasu krytykował bardzo mocno na przykład budowę tej linii Surowikina, przy czym najmocniej krytykował odcinek budowany w obwodzie Łuchańskim. On tam wskazywał na to, że w przypadku natarcia Ukraińcy po prostu zajmą wyższe pozycje, a umocnienia okazało się, że wybudowano po prostu w dolinie. Także w miejscu, no, raczej niezbyt dobrym do obrony, ale mimo wszystko oni to zbudowali. Z problemami, z pewnymi, no, można powiedzieć, wtopami, ale jednak zbudowali. No i tutaj prawdopodobnie Ukraińcy będą musieli właśnie zmienić też organizację, również i na tym polu, często nawet być może nie licząc się z tym, jakie jest zdanie dowódców poszczególnych brygad. No to jednak faktycznie tutaj Rosjanie pokazali, że to powinno być bardziej centralnie zarządzane. Zresztą w podobny sposób wybudowano te nowe linie obrony, umocnienia chociażby przy granicy ukraińsko-białoruskiej. I tam to jakoś zagrało. Oczywiście z drugiej strony też można zwrócić uwagę na to, że właśnie przez te ostatnie 2 lata, chociaż w sumie też mniej niż 2 lata, Ukraińcy skupili się na tym, żeby umocnić swoją północną granicę, i być może właśnie z powodu aktywnych działań wojennych zabrakło sprzętu, materiałów do tego, żeby wzmocnić granicę na południowym wschodzie. No, to też jest jeden z czynników, no ale nie jest jedyny. Marek Kozubel dzisiaj dla Państwa. Marku, dziękuję za podsumowanie sytuacji na froncie, poza frontem. Kłaniam się nisko. Ja również się kłaniam, pozdrawiam serdecznie.